Witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i witam się z Wami w dniu kolejnym. Kolejne atrakcje przed nami. Akurat do tego miejsca, do którego teraz jedziemy, ja już wcześniej byłam, natomiast było tam przepięknie. W ogóle byłam podobnie ubrana, ponieważ również na biało. To jest chyba jedno z moich ulubionych miejsc w Dubaju. Razem ja byłam lamusem, który poszedł na sam przód, więc coś tam mi się udało fajnego nagrać właśnie z tej wycieczki. No a teraz wjeżdżamy na punkt widokowy. Witam Was z powrotem w tym miejscu, gdzie wjeżdżamy znowu na samą górę. Dzisiaj też jaka pogoda jest piękna, ja Wam przypominam. Znaczy Wy wiecie, to jest grudzień, to jest coś niesamowitego. I generalnie jeżeli ktoś właśnie planuje przyjazd do Dubaju, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę najlepsza pora. True Dubai icon. Nearly 100 million cubic meters of sand from the bottom of the sea and 7 million tons of rock from nearby mountains in the Northern Emirates were carefully positioned using GPS technology and satellite images from space to create one of the most recognizable icons of Dubai. Constructed in less than 6 years, from 2001 to 2006, the first of its kind man-made island is a monumental feat of engineering and modern technology. It is one of the few islands in the world that can be viewed from space with the naked eye. Powiem Wam i Tobie też, że mimo, że ja już tutaj wcześniej byłam, to nadal mi się tak tu podoba i chyba bym tu mogła wracać jak najczęściej. To jest jedna z tych atrakcji, która chyba mi się nigdy nie znudzi. Tutaj znalazłam ten basen, a tutaj będziemy jeszcze jechały później dalej, aż tam do samego końca, do hotelu Atlantis. Będzie nowa atrakcja na dziś, ponieważ wcześniej ja byłam tylko tutaj na tym widoku i później stąd jechaliśmy, z tego co pamiętam, prosto na plażę, a dzisiaj właśnie zamierzamy jechać tam na sam koniec. My właśnie jesteśmy po oglądaniu serialu na Netflixie. Jak się ten serial nazywał? Dubai Blink? I co, jak to wygląda? Tak samo jak na tym, na serialu? Lepiej, inaczej? Inaczej? Ale lepiej, gorzej? Czyli na żywo jeszcze lepiej niż w serialu? No widzicie, czyli jeszcze na żywo robi to większe wrażenie niż na telewizorze. Widok, jak Ci się podoba w porównaniu tym z Gdańska? No, rewelacja. Rewelacja? Naprawdę aż dech zabiera. Oba rewelacyjne, ale tutaj polecam każdemu tę miejscówkę. Atlantis, a tutaj jest moja ulubiona restauracja, ale jeszcze zamknięta. Wyszłyśmy z Atlantisa, przed chwileczką byłyśmy tam w środku, poszliśmy do kilku sklepów, natomiast niestety, jeżeli nie ma się tam zarezerwowanego noclegu,
no to nie wolno wejść do głównego lobby, gdzie jest ta fontanna, więc niestety no nic Wam z tamtego miejsca akurat nie pokażę, ale nic straconego, bo idziemy się tutaj przejść po tej pięknej okolicy. Tutaj w okolicy również przy tym samym hotelu znajduje się aquapark, no i też ogromny, jak to się nazywa, te akwarium, no ale nas akurat te rzeczy tak średnio interesują. Ja nie ukrywam, ja myślałam, że my sobie tutaj usiądziemy przy plaży, przed tym samym hotelem, shishę sobie zapalimy, jakieś drinki, jakieś dobre jedzonko i się zrelaksujemy, no ale zostało zobaczenie nam hotelu. Są te skutery, tutaj właśnie ja tak jeździłam tymi skuterami, ucieczka helikopterem, a tutaj skuterki się ustawiają do zdjęć, tak jak ja wcześniej z moim chłopakiem. Aż tutaj zobaczcie, co ja tutaj widzę, to pod co chciałam właśnie podejść. Tak oto udało jednak nam się podejść pod samą dziurę tego hotelu Atlantis, więc bardzo się cieszę właśnie dzięki Tobie, mojemu kamerzyście teraz, że mnie jednak namówił, żeby przejść się tutaj tą promenadą, mimo tego upału, no bo tutaj sobie zrobię fajne zdjęcie i od razu z tego miejsca zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym już na pewno ta fotka się znajduje. Słuchajcie, nasz dzień jeszcze końca nie dobiegł, jesteśmy w Dubai Mall, ponieważ, ale to są ładne sukienki. Ponieważ tutaj patrzę na takie fajne sukienki, ponieważ musimy przyjść do jednego sklepu, bo kupiłyśmy abaje, ale niestety akurat nie jedna dla mnie, tylko dla kogoś innego jest za długa, no i zostawiłyśmy ją do skrócenia i dzisiaj przychodzimy ją odebrać. No i my już wyszłyśmy ze sklepu, no i oczywiście abaja nadal nie pasuje. No i powiedziałam im, żeby nam to zrobili teraz na miejscu, ale niestety szwacz, który się tam tym zajmuje, ma dzisiaj niby wolne. Więc nie wiem, ile razy ja będę tutaj do tego Dubai Mall przyjeżdżała, ale będę musiała jeszcze raz przyjechać i to po prostu odebrać. My standardowo siedzimy w arabice, tutaj Spanish Latte mam zamówioną oraz matcha. No i myślę, że jeszcze troszeczkę powłóczymy się tutaj po sklepach, no i będziemy już wracały do domu. Ja akurat w dniu jutrzejszym mam lot, jest to tylko lot w tę w ogóle godzinkę, no ale i tak pół dnia w domu mnie nie będzie, więc jak tylko przyjedziemy i się przebierzemy, to idziemy do sklepu spożywczego, żeby zaopatrzyć lodówkę dla mojego gościa, który zostanie w domu na chwilę sam. Thank you.
jestem w domu po zakupach spożywczych i w ogóle dawno Wam nie pokazywałam, jakie właśnie zakupy robię i takie, jakie są mniej więcej ceny właśnie spożywki w Dubaju. Więc zabrałam paragon ze sobą ze sklepu i już Wam pokazuję, co kupiłam. Więc tak, na początek mam tutaj masło, takie do smarowania. I akurat było ono w ofercie i zapłaciłam za to dokładnie 21,95. Później mam tutaj dwie cytryny, za które zapłaciłam 1,35. Kolejnym zakupem tylko jeden pomidorek. Na razie tylko jeden jest mi potrzebny. Dokupię więcej, bo ja lubię na świeżo kupywać, nie lubię marnować jedzenia. I on również kosztował 1,35. Za kilogram tutaj jest cena 6,95. Kolejno mam tutaj łososia i my z tym łososiem oszalałyśmy. My chyba jemy go już, nie wiem, trzeci dzień pod rząd. Codziennie łosoś. I ten kawałek kosztował 24 dirhamy. Akurat do dzisiejszego łososia zjemy sobie frytki, ale tutaj już mamy w planie znowu zrobić łososia. Tym razem teraz zrobimy smażonego, a jak będę miała wolne i będę miała trochę więcej czasu, no to zrobię takiego, którego robiłam prawie również codziennie w Anglii. Takiego z piekarnika, z warzywami, z masełkiem. No i do niego zawsze kupowaliśmy takie słodkie ziemniaki. Tutaj w Dubaju jeszcze ich nigdy nie jadłam. A za te ziemniaki, za dwa takie ziemniaki zapłaciłam 9,20. Kolejnym produktem też do tego dania, które planuję niedługo zrobić. I generalnie w ogóle pokażę Wam to danie. Myślę, że nigdy tego nie jedliście. No ja jestem przyzwyczajona strasznie do tego właśnie z Anglii, bo mówię Wam, to był chyba mój ulubiony obiad, do tego białe wino i prawie męczyłam to codziennie, albo na zmianę raz to, raz pizzę domową, raz tego łososia pieczonego, raz pizzę, no i do tego jeszcze mam jam. Mam nadzieję, że będzie on równie dobrze smakował, tak jak ten, który kupowałam w Londynie. Jam to jest taki po prostu ziemniak, więc to równie będzie pyszny obiad, już się nie mogę go doczekać i obiecuję Wam, że na pewno jak go przygotuję, to Wam go pokażę. A za jam zapłaciłam 5,55. Dalej mam pieczywo, kupiłyśmy taką bagietkę, ta bagietka kosztowała 3,75. I jak już jesteśmy przy pieczywie, to mam taką słodką bułkę, to jest chyba chałka. I ona kosztowała, jak Wam tutaj mówię, sprawdzam na paragonie, 18,50. Jeszcze ostatnim zakupem mam tutaj takie urocze mydło o zapachu brązowego, to był chyba brązowy cukier, nie? O zapachu brązowego cukru, tak? Pachnie fajnie i w ogóle... Może trochę kiczowate, ale chociaż jakiś akcent świąteczny tutaj pojawi się w mojej łazience. No i ja Wam serdecznie chciałam podziękować za oglądanie tego odcinka. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do zostawiania łapek w górę, do komentarzy. Komentujcie tutaj pod filmikiem, ponieważ uwielbiam czytać oraz odpowiadać na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie. Thank you.